TVG 9, Klaudiusz Wesołek, Mirosław Ciełuszecki. Właśnie Mirek się... Dzień dobry. No. Dzień dobry. Witamy. Mirku, gdzie się udajemy? Udajesz się do prokuratury, tak? Tak, tylko... jedziemy no. dzielnie z Klaudiuszem do prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Daleko, tak. Tak, no tak. Bo to teraz, żeby wszyscy wiedzieli, że już tym razem nie w roli oskarżonego, tylko ty oskarżasz, tak? Dokładnie. No. Sprawa jest jakby stara jak świat. Chodzi o zagubienie, utracenie czy ukrywanie dokumentacji. To jest główna sprawa. No. Tak. Ale no tam liczne inne przestępstwa są. No. Jak również liczne przestępstwa inne. Właśnie otrzymałem zawiadomienie, wezwanie na stawienie się w roli świadka. Jedziemy dzisiaj, dlatego że to spotkanie, wyznaczony termin jest na jutro, na 14. Jednak ta odległość ponad 400 km byłaby trudna do przejechania jutro. Dzisiaj będziemy gdzieś tam w okolicach Rzeszowa, czy może w Rzeszowie nocować. Pewnie poznamy wyniki wyborów na prezydenta Rzeszowa. No, zobaczymy, ciekawe. Tak, szybko przekażemy to info. Symptomną. Tak, dla naszych znajomków. A jeżeli chodzi jakby o tą rzecz podstawową, to dobrze, że jednak jest jakaś próba wyjaśnienia, dlatego że generalnie jest to skandal, że dochodzi w strukturach prokuratury do zagubienia tak ważnych, podstawowych dokumentów, dochodzi do takich nieprawidłowości z kolei w prowadzeniu jakby całej tej procedury w oskarżeniach, nieprawdziwe oskarżenia, fałszywe oskarżenia, niepotrzebni biegli, na co zwrócił uwagę również Sąd Najwyższy, że w ogóle nie biegli do tego. Tak. A to na tym się opierało całe oskarżenie. A na tym opierało się całe oskarżenie prokuratury. Mało tego, prokuratura powoływała fałszywych biegłych, dyscyplinarnie pozbawionych uprawnień, i jednocześnie wypłacała im grube pieniądze w tysiącach złotych, gdzie Sąd Najwyższy powiedział, że w tym wypadku, w tej sytuacji biegli w ogóle nie byli potrzebni. Myślę, że uda się cokolwiek może wyjaśnić, a jeżeli nie, to i tak jest jakby podstawowa sprawa w tym, że ważne, żeby te rzeczy, te sprawy, te nieprawidłowości zostały spisane i zapisane. Tak, właśnie. Tak. Spisane będą czyny i rozmowy. No, dokładnie. Jak nie teraz, to tam będzie można sięgnąć do przyszłości i przyszłości do tego. No. I tego się trzymajmy. No. A jeszcze sprawa świętej pamięci Marka Karpia i prokuratora na Luksa, który w waszej sprawie nigdy formalnie nie występował, ale grał rolę też. No grał rolę i to bardzo ważną, nawet na tamten czas było bardzo, bardzo duże, miał parcie na Szkiełko. W 2002 roku, zaraz po moim aresztowaniu, pierwsze publiczne wypowiedzi, jeszcze nie były przedstawione mi zarzuty. Byłem aresztowany, jeszcze nie usłyszałem zarzutów, a już prokurator Lux w mediach, w telewizji. Obrabiał media, oskarżał. Mało tego, wypowiadał się w formie, że tak, było to zrobione zgodnie z prawem, ale i tak on uważa, że doszło do przestępstwa. A z drugiej strony chodzi również o dużą nieprawidłowość w oskarżaniu świętej pamięci Marka Karpia. Tu są protokoły sądowe, w których prokurator Bura, tak jest podpisany. Tak, w których jest podpisany w protokołach przesłuchań prokurator Bura, gdzie świadkowie zeznają pod przysięgą do protokołów sądowych, że te przesłuchania prowadził prokurator Lux.
To w sumie jak to jest? Czy to jest przestępstwo na dokumentach, czy to jest inny rodzaj przestępstwa? Na pewno, ale to świadczy o ukrywaniu jeszcze innych przestępstw, które... To świadczy, tak, tak, o szeregu innych przestępstw. I tu jest jakby klucz do całej tej skandalicznej sprawy. Przede wszystkim również i do tego skandalicznego oskarżenia, które prokuratura jakby wyprowadziła na Marka Karpia. Jedziemy do Rzeszowa. Zapewne tego nie wyjaśnimy ani jutro. Zapewne prokuratura w Rzeszowie też w najbliższej przyszłości tego nie wyjaśnia. Jak znam historię, jak to było poprzednio, to kończy się to zazwyczaj... W Sejnach to ty i ja składaliśmy do wiadomienia. Tak, no. Tak, tak. I kończy się to zazwyczaj stwierdzeniem, że odmowa wszczęcia postępowania, a zaginione, zagubione czy utracone rzeczy nie wiadomo gdzie są, a winę za to ponosi niedoskonały wymiar sprawiedliwości. To jest stanowisko prokuratury w Sejnach. Zobaczymy, jakie stanowisko nam tu zaprezentuje prokuratura okręgowa w Rzeszowie. No właśnie, drugi koniec Polski może. Tak. Ktoś to na pewno wyjaśni wcześniej czy później. No, tak jak Klaudiusz mówisz. Pytanie, kiedy to nastąpi. Mówisz, ważne, żeby były spisane. Tak, spisane będą czyny i rozmowy. Może takie, no w komentarzach może... Niech widzowie napiszą, kiedy się spodziewają, że czy to nastąpi w najbliższym czasie, czy trzeba będzie jeszcze latami czekać, kiedy nastąpi już ostateczne oczyszczenie ciebie, bo na razie to twoje wyroki są uchylone, ale nie ma końca. No tak. Ale kiedy jeszcze i ty zostaniesz oczyszczony i ci prawdziwi przestępcy w togach prokuratorskich przede wszystkim, prokuratura Ziobry, w której się niewiele zmieniło, kiedy oni zostaną rozliczeni. Tak, tu haniebna, no tu jest haniebna postawa prokuratury zdecydowanie. No tak. A już 6 lat Ziobro tam przecież dowodzi. Tak. Dlatego, że prokuratura ciągle wprowadza nieprawdziwe informacje i to podkłada dla sądów. Ale to samo ze wszystkie prokuratury. Tam SLD, pierwszy PiS, Platforma, ten obecny PiS, tak? Wszystko, wszystko w ten sam deseń, tak? Tu mamy jak w soczewce 20 lat, dokładnie, no z dnia na dzień. Wszystkie ich przekręty, wszystkie nieprawidłowości, jak również wszystkie świństwa. Dobra. I jest to udokumentowane, jest to spisane. Dobra, to jutro może coś więcej po twoim przesłuchaniu. Oczywiście, oczywiście. Powiemy też. No, na razie. Chyba, że coś się wydarzy. No, zapraszamy do komentarzy. Jak myślicie, kiedy to badziewie w sądownictwie, ale w prokuraturze przede wszystkim się skończy? No bo w sądownictwie to są sprawy konstytucyjne, tam już nawet o Unię oparte, ale w prokuraturze można więcej zmienić znacznie. Bez zmieniania konstytucji, nawet bez zmieniania ustaw, nie? Absolutnie. Także kiedy rząd i parlament, i przede wszystkim prokurator generalny weźmie się do roboty. No. Moim zdaniem prokuratura dalej tkwi w tych archaicznych układach sprzed 100 lat. Proszę zauważyć, jesteśmy w nowej rzeczywistości już od początku lat 90. Za ten czas zostały w Polsce wybudowane kilka tysięcy autostrad, dróg ekspresowych. A w prokuraturze nic się nie zmieniło. Wręcz odwrotnie. Ostrożnie musimy tu się zatrzymać. Tak. Dobra, to jutro więcej na temat twojej wizyty w prokuraturze. Oczywiście, wszystko opowiem.